Oh, fuck me. Tamta sobie swój. Coś połamałeś, czy? Nie. Coś mówisz przed chwilą do mnie? Nie, tak, ja krzyczałem za tobą. Dobra, okej. To ty wylądowałeś przy kościele? Prawdopodobnie. Okej, okay, bo to ja wylądowałem w ogródku obok. Bo nie skończyłem, kurde, jak. Idziemy na wschód, tak? Jesteśmy czerwoni. Dobra. Przeskoczymy przez drogę i będziemy przeruszać się po przeciwnej stronie. Oskar. Okej. To odsuniemy się trochę od tego, żeby nie kusić losu. Niech się rozwieje, będziemy ruszać. Czekamy na rozkaz. A, wrócił Mike. Ty, wrócił coś tam. Jest. Dobrze cię widzę. Będziemy ruszać na misję samobójczą. Widzisz to za tu przed nami? Będziemy tak z wielu. Okej. Granat dymny. Dobra. Wychodzący. Wychodzący. Dobra. Mike'u. Będziesz tak jak wcześniej był Stasem, będziemy w dwóch przodach na nocy. Pierwszy budynek na prawej jest nasz. Teraz wie gdzie iść, tak jak się. No. Przygotować się. Przygotowałem, za 5 sekund ruszamy. Jazda. Dupy do góry. Lecimy, formacja rozproszona, budynki na prawo. Szeroko, 1-7-0. Listek jeszcze się przyda. Jeden do ataku.
Nie mogę ja wierzę. Jestem ogłuszony. Tak, w miarę, ale... Jestem na parterze. Przeciwnik po przeciwnej stronie drogi. W budynku był? Tak, w budynku. Gdzie? Medyk. O. Czyli wstrzela tam granat. Coś niezbyt. Chyba zatrzymał się na szybie. Którą chwilę wcześniej przestrzeliłem, więc okej, nie będę marnował. Dobra. Leć, krzyknij i powiedz, że... Że strzelają do nas. Że zajmujemy ten tu budynek po prostu. A to chyba po prostu z takim opóźnieniem wybuchł ten granat mój. Nie wiem, czy kogoś nie było w lewym oknie. Powtórz. Jeszcze nie wchodzimy, poczekaj. Co? O, jesteś. ETSI. Super. Do Majka dołączasz w takim razie. Majk, tu na trasę idziesz jako drugi. Okej, parter. Sprawdzamy najpierw. Parter czy... Okej, idziemy piętro. Przy lewym murze go czyścimy cały. Okej, otwieram. Jeszcze nie. Tasu? Kontakt KM w oknie po prawej. Dobra. Jedna osoba chyba nie dwie. W którym oknie po prawej? Po przeciwnej stronie ulicy, daleko aż tam na tym. Mike, tamta trzymacie test na mnie, na górę. Nie wychyla. Zostało. Nie ma.
Cholera, strzelamy do siebie za znaków. Obaj próbujemy w znak. Dobra, nie wychylaj się, niech oni go zabiją. Nie. Stoi. Ciągle stoi. Super. Mała zmiana. Mike, test będziecie wzdłuż lewych budynków, ja z tapelem wzdłuż prawych czyścić. Nas będzie więcej. Test, jesteś gotowy? Pokój czysty. Poczekaj jeszcze, Mike, bo test gdzieś tam z tyłu coś robi. Wracam. Test, ta góra. Nasi biegają już po budynku po przeciwnej stronie. Nie stój w drzwiach, bo się prosi kurde o kulkę. Stoję, bo wyglądam na tamten perymetr. Nasi biegają w budynku, ten, który mamy teraz czyścić. Okej, wracamy ten, do którym weszliśmy. Jakiś wóz od północy. Dobra, się w niego sprzęt się schować, powtarzam, cały się schować. Test? Ta, do budynku. Trzymaj token. Wspieramy ogniem w kolumnę, które tam ostrzeliwują. Słuchajcie, będziemy lecieć wzdłuż głównej ulicy, bo między budynkami będziemy bezpieczniejsi. Idziemy na wschód przy busze. Stąd już widać bunkry, nie? Aha, właśnie, i bo mógłby nie być tamta skina.
Jestem. Zabiłem mu granatę. Szedł. Ty? Tak. Wrzucałem inaczej, przycelowałem sobie i tak ten dobę. Idziemy. To nasi? Tak. Idźcie na prawo, idźcie na prawo. W Burger Kingu? Jest dosłownie w środku mniej więcej. Jak nie wejdę, to widzę, który jest na zewnątrz. Okej, wychodzę. Jak nie wleciało, to jeszcze raz. Trzymaj. Jeszcze nie schwać. Macie na niego widok niebieski? Czerwony wale jeszcze raz do środka. Okej, jeszcze jeden na wszelki wypadek. I zwijamy na poprzednią pozycję. A w zasadzie nie. Zostań na tym narożniku, ja tu ci Tesa podciągnę. Tesu? Co to jedno? Na haczyk na zachód wychylasz. Jedno Mike. Dobra robota. Nie. Stajesz. Trzymasz narożnik. Sorry, nieprecyzyjnie. No to no właśnie. Prawdopodobnie od północy jakiś sojuszniczy element się do nas zbliża. Chuj wie kto to. Uważajcie. Naliczyłem 8 sztuk tam na granie. 2, 8, 5. Także wygląda jak drużyna, co? Jeden przyjął od sojuszników północy. Widzicie ich? Podobno drogi gdzieś idą. Wcześniej dobra. Widziałem ich, Amro? Wcześniej ich widziałem daleko za tym silosem na granie. I schodzili na południe, więc by się zgadzało. Idziemy do Burger Kinga teraz, tak? Blue Burger King. Macie drobne jakieś? Mam swoje CD. Może być? Może być. Wstrzymać? Czekać na narożniku. Zatrzymaj nas póki co jeszcze. Czekam. Majku pierwszy na lewo, teraz ulica wzdłuż wschodu, ja biorę południowy wschód i czekamy aż tam nas to wypchają. Czerwony na pozycji końcowej, jak roz... Przyjem, jeśli mogę zasugerować, z pozycji tego kebaba czy bookinga będzie lepszy widok. Mogę przeskoczyć tam jeszcze? Dobra, będziemy jeszcze stamtąd wychylać i próbujemy złapać widok na północ, północ, wschód, zobaczyć co jest poza miastem. Zrobimy tak, że ja zostanę, przeskoczę jako drugi do was, Tasu, budzimy się. Chwila. Dobra, to czekamy jeszcze. Jakie easy? Ty, samolot! Ta, rozbita 330. Okej, okay, sprawdźcie tą budkę, ja jeszcze kryję samolot. Dobra, zgłasz. To jest nasz? Budka czysta. Majku 045, Tesu, ulica na wschód, jako... Trzymam 045. Priorytetowy. Od budki z kebaba 030, 50 metrów, rozbity co
I ze wzgórza obserwowaliśmy miasto i nie zauważyliśmy C-130? Mów głośniej. Raz, raz. Tak lepiej. Okej, wychodzimy przez drzwi, teraz do nas. Przejmijmy drugi. Dobra, dalej wzdłuż ulicy Wschód. Przystań, ja mam przejść. Dostał, test nie żyje. Majku, utrzymaj tutaj miejsce, ja wychylę od prawej. Budynek po przeciwnej stronie, chyba środkowe okno. To chyba kształt te. Nie wiem do końca gdzie. Nie widzę rozbitego okna, o to chodzi. Aha, naprzeciwko, na dole. Na dole jest całe okno. No, to w takim razie czary. Dobra. Wiesz co ci powiem? On najpierw upadł, dopiero potem usłyszałem kulę. Czyli znowu magia. Dobra, zrobimy tak, wycofamy się jak przeszliśmy z tego budynku. Przy schodkach po prostu skroimy przez okno i dopiero wejdziemy. Okej, czyli idziemy do budynku na przeciwną stronę, tak? Tak. Amorem Turizet test dostał stan osobowy 2. Potwierdzam, potwierdzam. Wyławiam właśnie kontakt, który go zabił. Rzucę granat. Masz miejsce z tyłu. Co mi się wydaje, że to był sąsiedni na wschód. Ja też mam takie wrażenie. Wyjdziemy od podwórka od południa i wejdziemy od tyłu do niego. Dobra, otwieram się na sygnał twój. Okay. Trzy, cztery. Prawo czyste. Lewo te. Gotów. Czołg T-72, wjeżdża do miejscowości. Dwa nawet. Czekamy. Od wschodu. Odległość około 100 metrów.
Nadałeś na radę. Już nadali wcześniej niebieski. A. Chwilę przed tym, jak to mówiłeś. Dobra, spróbuj wychylić. Okej, ruchy ruszyły. Na wschodzie mamy go na przeżywaniu. Zamykam drzwi za nami. Okej, gotów? Lewo schodu. Chyba się zabili. Tak. Zamknięte. Okej. Teraz trzeba... Te trzeba ostrożnie. Wiesz co, zrobimy może tak. Ja... Umiesz tak je uchylać? Ej, nie. Jak się wrzucało ten granat tym ostrożnie? Szybkie. Czysto. Tu jest jakiś bunkier, czy jakieś siatki przynajmniej. Poczekamy. Chyba przyjechał. Łatasz się? Chyba jest pod nami. Biorę z balkonu. Płonie. Jeszcze się kręcił, ale ma ogień na silniku. Obraca wieżę! Obraca wieżę w naszą kierunku. Dobra, jeszcze raz wychylam. On był gdzie? Na lewo bezpośrednio? Na lewo, na drodze, jakieś 50 metrów. Dostał? Jesteś w stanie potwierdzić, czy dostał? Słyszę drugi silnik po prawej, u Tesa były dwie wyrzutnie. Patrzy się prosto na nas, jest aktywny. Słuchajmy na dół. Przejdziemy pod lukiem, tak jak tam wcześniej szliśmy. Na... Poproszę, rura dodatkowa. Biorę. Musimy tylko iść w miarę powoli, nie? Bo ja nie mogę biegać. Okej. Okay. Idź bardzo blisko ściany, bo tam jest czołg za nami. W razie czego mam bandaże jeszcze? Nie, zdecydowanie. Ciągle jest aktywne cholerstwo. Okej, podwórkiem dalej w takim razie na zachód będziemy iść. Spróbujemy go maksymalnie wyglądać. Tam jest czołg na końcu tej drogi, nie? Tak, ale nie widać wyrzutki z naszej pozycji już. Nasi. Czekaj, odwraca wieżę w przeciwnym kierunku. Może się uda. Teraz
Skoczymy po to. Mam skoczyć po to dodatkowo wyrzutnie. Znaczy, mam miejsce w plecaku, ja to spokojnie skoczę po to, nie? Potrzebujesz bandaży? Wrzucę ci zestaw bandaży do plecaka. Masz, wrzuciłem ci 4 bandaże. Czekaj, przez wybuchy cię na razie nie słyszę. Że stąd by było mi lepiej, bo drzwi są od lewej strony. Tak, zadmę na prawo tam. Okej. Raz, dwa, trzy. Mam wyrzutnię i mam jeszcze blok C4. Przybyłem, spróbuję. Jak wstaw tego czołgu na południe? Chyba jest zniszczony. Jasne. Nie, nie, jest jeszcze sprawny. Czekaj, z piętra strzelę. Wiesz, ten czołg jest tu pod nami. Dobra, wiesz co? Wstrzymujemy. Nic mu się nie obraca. Wydaje mi się, że mu się lekko wieczka próbuje kręcić. Czerwony.
bezpiecznie, bo wieżyczka się nadal kręci. Okej, odpadła wieżyczka. Ale lufa się jeszcze kręci. W sensie sama ta opada. Wiesz co, żeby nie marnować naszego sprzętu, RPG-26. A. Zejdź może niżej, bo ona ma trochę inaczej z... I otworzę ci drzwi za tobą. Przynajmniej się odbije od ściany. Dobra, masz ją. Okay. Poczekaj, on jest tu nieruchomiony, podłożę na nim C4. O właśnie, ja mam jeszcze ładunek. Masz też? Ta, też mam. Ty poczekaj, powiem ci... Dobra, mamy wyrwę w murze na południe, wychodzimy i zaraz po lewej. Proszę, jednak nie dostałem nowy, nie byłem niemowlinny, tylko zmęczony. Stop strzelaj. Okej, wstrzymuję. Kto tu jest? Kto tu jest? Okej, słuchajcie. Będzie jeden człowiek podkładał ładunki pod ten czołg. Nie strzelajcie do niego. On... Wieżyczka jest ruchomana na nim. Tak? Wrzuć mi ładunki do tego, do plecaka. Okej, Majku, wycofuję to zaraz. Majku, będziemy wracać do naszych rozkopionych punktów drogi. Ustawiać się stąd. Kurwa, sojusznik. A sojusznik cię walnął. O Boże, szukałem kto. Ja nie bierzę w głowę. Jedna kula. Póki co przeżyję. Przeskakujemy północ i jak najdalej od swoich. Chcieliśmy, ale nas Eko prosiło stamtąd. Niech marnują AT4, znaczy niech mają wyrzutnie rakiet. Na coś tu można wysadzić. Okej, chyba po prawej są nasi. Przeskakuj. O fuck. Nie wiem, ale widziałem ten pocisk, jak się rozpryskiwał. Chyba słyszę po lewej. Okej, tu są. Tak, słyszę. Okej, gdzie jest kamera? 3-1, tu jest 0-8-0 od nas. Zaraz zawalę, Mike. Potrzebujecie pomocy medycznej, tak? Nie, jestem zmęczony, kurwa. Ja też jestem zmęczony, w cholerę. Ale tobie tą głowę pogadać muszą chyba. Słyszałeś, ma. Wychodzę na... Na dole. Przełącz się do tym.
tego? Tak, tam z tych jakby od drogi. Z drogi gdzieś ktoś idzie. Na prawo od drogi za takimi dużymi jakby krokami. Mike, jest na parterze? Przeciwnik wzdłuż drogi od wschodu. Tak? Zaraz zobaczę. Osiem, ale mam jeszcze ręcznych dużo. Osiem, ale mam jeszcze dużo ręcznych. Czekaj. Dobra. Jest to cały? Łap 4. Dzięki. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, wiesz, jak aktualnie wyglądają pozycjonowania naszych jednostek. Wiem tylko tyle. Z Charlie od Cichego zostały dwie osoby. Maximus i Riskus chyba? Są teraz przy Tiberiasie. Od dwójki zostało może ich pięciu. Nas zostało... 6, nie licząc Mateo, który też ma problemy z osobowością. No i sam jedyny nasz medyk, jaki został ma. Słucham. Właśnie o tym samym przed chwilą dyskutowaliśmy. Jeśli mam być szczery, to powiem ci, że nie wiem. Mogę skłamać i powiedzieć ci, że są w mieście. Też tak ci się serce kołata, czy tak, tak powiem, z tego wysiłku? No jestem już na tej, na półtora kreski, ale tak, łata, lata. Serducho. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Grupa przeciwnika, przynajmniej 10 od południa. To ostatni pocisk. Tak jak teraz spadło, wydaje mi się, że jeszcze jeden na prawo, 30 metrów jest. Krzyku. Dobra. Dobra, teraz ostatni HM i został jeszcze, ale to tu ma. Postaram się coś znaleźć, ale póki co musisz. Wiesz, ja już podzieliłem z... Nie wiem, chyba z Czarkiem. Jak zamieniłem sobie? Ze strzelecką ok, bo miałem okazję dobrać dwa razy od Tesa. 5 dymy, znaczy 5 dymnych do granatnika, 12 pełnych magazynków, 4 granaty, LAW i bloczek C4. No i jeden w róży pocisk.
wróg! Niebieski na wschodzie, uważaj. Cały oddział na wschodzie. Widzę. Póki co tutaj na wschodzie przeciwnika, za chwilę przemieścimy się. Stasiu? No. Gdzie masz to? Rzuciłem tutaj na jedną rurę, mogę dać drugą jeszcze, bo mamy tam trochę tego jeszcze. Macie. Dobra, macie widok na tego przeciwnika? Zdeterminowany. Dobra, spoko, przyjęliśmy tu KMA jakby co. Tip, bo ja teraz dostałem rozkaz się do rozbroić z Majkiem, będzie rozwijać do samolotu i zaraz to uczy. Na pozycję. Dobra, dobra, spoko, ja tu będę z KM i co chwilowo wystrzemy ten kierunek, nie? Mówię, tam jest kupa jednorazówek, amunicji do KM-ów, do granatników, więc może wam się mam amunicji pod dostatkiem, także czerwoni się po prostu dozbrójcie. To było chyba najbardziej nonchalanskie przejście z pozycji na pozycję. Podobnie. Szczególnie, że coś jeszcze strzelać zaczęło. Na blisko, na dzień 10. Tak. Dobra. Tam nie było za ciekawe. Dobra, dobra. Hej, no postarajmy się może nie siedzieć w pomieszczeniu. Dobra, pójdę na. Więc... Coś zrobiło duże bum. Czekaj, to oni dopiero teraz niszczą ten czołg? Mike, ty jesteś ładny? W sensie? Ładny, usłyszałem, czy jestem ładny. Ładny, ładny. Tak, jestem władny. To możesz zakończyć. Okej, okay. Napisz koniec, ja będę.